Siema Kpyza na kolejnym wypadzie na rybki nie inaczej, więc zapraszam teraz wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 8.14, wtorek 20 grudnia 2022. I oto w ten grudniowy dzionek nakręcę dla Was jakiś materiał oto z tego łowiska, czyli zalew kielecki zwany Kielcok. I łowienie spod lodu, nad lodu, jak go zwali, tak go zwali. Więc zaczynamy dzisiejsze zmagania. Nie będę wchodził na lód z tego względu, że jestem sam na zbiorniku. Zwróćcie uwagę. Jestem sam na zbiorniku. Zobaczcie, jak pięknie. I ze względu na bezpieczeństwo nie wziąłem kombinezonu wypornościowego, pływającego. I tak mówię, nie będę wchodził na lód. No można wejść, nie ma sprawy. Zobaczcie, jestem na lodzie, ale tak mówię, nie będę wchodził. Zobaczymy zresztą, jak to się ułoży. Będę wędkował z pomostu, czyli bezpiecznie z górki. Nawierciłem już dwie dziurki. Zobaczcie, jeden przerębel oraz drugi zasypałem zanętą i w tych dwóch przeręblach postaram się coś złowić, wytargać oto z tych dziur. A co uda się złowić, zobaczycie to na moim filmie, więc zostańcie ze mną. I zapowiada się pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy razem w pytę, nie inaczej pyzuć, w pytę. Więc po krótkim wstępie zapraszam na najnowszy film, a co uda się złowić, zobaczycie. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. Jedziemy z tym koksem, bo już późno. Przygotowałem sobie 12 wędek, drodzy Państwo. Każda na inny kolor, inną murmyszkę, tak aby nie wiązać, nie kombinować. No i tak mówię, 8.18 po nocnej zmianie, szkoda dnia, bo jutro zaczynam praktycznie drugą zmianę, więc dzisiejszego dnia po pracy wolnego do wieczora nie prześpię, więc dlatego chcę wykorzystać ostatnie dni, które było zimno. Wiecie, że od dzisiaj już praktycznie w całym kraju ocieplenie idzie i na święta chyba będzie ciapa po śniegu, więc dlatego tak, aby przed końcem roku jeszcze zaliczyć lód, więc dlatego ten film. Dobrze, 08, mały kiwak, małą murmyszkę zakładamy, założymy larwę ochotki i spróbuję coś stąd wydubać. Okej, dobrze, więc założę ochotkę i zobaczymy, co w tych przeręblach słychać. Więc zostańcie ze mną, bo sam jestem ciekaw, co i jak w tych dwóch przeręblach. Jeśli to nie da rady, jednak wejdę na lód i spróbujemy złowić może jakiś białoryb, jakiegoś jazia, płoć. No zobaczymy, jak to się ułoży. Sam jestem ciekaw, co i jak. Więc spuszczamy i miejmy nadzieję, że coś pyknie. Jeszcze. Dobra. Podciągnę trochę. I gramy. Jedziemy.
tamtej bez wskazania, zaczynamy drugi przerębel. Pusto. W międzyczasie nawiercimy kolejny przerębel. Zrobimy go tu. Dobrze. Zrobimy tu, jak będzie. I damy jeden tu. Okej. Dobrze. I zobaczymy po jakimś czasie, czy w tych dwóch nowych przeręblach coś będzie. Mam pierwszą rybę. No ale cieszy, drodzy Państwo. Zobaczcie. Nie na zero, to najważniejsze, nieduży okonek, więc zwracamy mu wolność, baja i rzucamy dalej naszą mormychę i miejmy nadzieję, że coś jeszcze fajnego będzie, więc drodzy Państwo, nie na zero, to najważniejsze i jest w pytkę. Wezmę w wiewierce tu jeszcze jedną dziurę. Tu jedną i damy tu. Okej, dwie nowe dziury. No i spróbujemy jeszcze coś złowić. Mamy co tym razem? Jazgarz. Przypominam, że jazgarz w Okręgu Świętokrzyskim ma wymiar ochronny 10 cm, to jest po prostu ryba niewymiarowa, czyli na drugą główkę, tym razem taką złotą z odblaskowym żółtym i nieduży jazgarz się skusił. Więc baja. No i rzucamy dalej. Miejmy nadzieję, że coś jeszcze się złowi. Mamy dwa nowe przeręble, które Wam pokazałem, ale odczekamy trochę, jak się tam uspokoi. A na razie druga wędka w ruch i nieduży jazgarz. Słonko wyszło trochę, czyli dzisiaj temperatura na plusie. Teraz mamy, drodzy Państwo, dokładnie minus 2. Minus 2. I tak to wygląda na chwilę obecną. Zmieniam te przeręble, ale nic, drodzy Państwo. Pójdę w tam zatoczkę, tam przy schodkach na wierce z przerębel i tam spróbuję coś złowić. Bo z tego pomostu cienko i bez brań. Wierciłem nowe dziury, czyli jedną, dwie, trzy, cztery, pięć. Na płytszej wodzie, zobaczymy na płytszej wodzie jak jest, bo tam jest ponad 2,5 metra. A tu będzie płyce i zobaczymy, czy na płytkiej wodzie może będą lepsze wskazania okoni. Jest taki już fajniejszy miłośnik. Okej, więc wypuścimy go w inną dziurkę, powiedzmy
Tom, spadaj. No i jest pięknie. Z płytkiej wody. O, a ten był ładny. Spad. Trudno, ale już był taki przyzwoity. Pchamy dalej w tym przeręblu. Okej, podciągnę trochę. Jest. Znów drugi poszedł. Oj. Za daleko wywierciłem dziurę, ale ten też był ładny. Więc drodzy Państwo, siądę sobie na lodzie. O. I w ten sposób spróbujemy je dorwać, dobrać się do nich, bo dwa mi ładne spadły kabany. No takie już fajniejsze. Przynajmniej ten drugi. Ok. Ach. Było. Było. Mogłem ciąć. Jest. Jest taki przyzwoity, przyznać musicie rację, że piękny kabanek za końcóweczkę, więc jak to się mówi, machaj będą ryby, będą. Więc drodzy Państwo, wypuścimy go dalej. Płynie. Jest. Wpyte. Czyli jedziemy dalej. Na płytkiej wodzie stoją. Zobaczymy, czy jeszcze są. Ok, jedziemy. Stado musiało tam być, bo trzy pod rząd, dwa spadły, ale zeszłem niżej. Jest. Spadł, ale był. Ok. Płytka woda jest. 1,70 m gdzieś. Nawet nie. I jedziemy. Wyżej trochę stoją. Jest. Mniejszy. O, te spadł. Za końcówkę łapią się, ale ten był mniejszy i wyżej stoją.
Widzicie, jak wysoko stoją pod lodem. Praktycznie. Widzicie, tam jest no taki patelniaczek, jak to się mówi, nieduży. Ale cieszy. Baja. I przepuszczamy dalej w tym przeręblu. One wysoko stoją, wysoko. Jest pytka. Jest kolejny. Zobaczcie. Garbusek. Odczepimy go. I mamy. Kolejną rybkę z dzisiejszego wędkowania spod lodu. Jest pytkę. Ok, i jedziemy dalej. Wszczeliłem się z przynętą i trafiłem tam, gdzie stoją, czyli na płytkiej wodzie. Na płytkiej wodzie, drodzy Państwo, nie inaczej. Zobaczę, czy wyżej stoją. Ok, zjeżdżamy. I od dołu. Dobrze, damy odpocząć temu przeręblowi i pójdziemy z drugiej strony. Z drugiej strony pójdziemy tutaj. Ok. Zobaczymy z tej strony. Sam jestem ciekaw. Jak będzie branie, to zaraz na wierce blisko tej ściany. Bo może przy ścianie będą stały. Ale tu cisza na razie. Machamy, ale jest pięknie. Zobaczcie, jak jest pięknie. Bajecznie. Nie inaczej. Tak mówię, przy tym łańcuchu tu na wierce. Zobaczymy tutaj za chwilę. Dobrze, tu nie ma. Idziemy w tą dziurę, w ten przerębel. Tak mówię, za czym przy tym łańcuchu, co jest grane. Tu jest płytko. Nie ma, więc drodzy Państwo, zakryję dziury tak, aby nie naświetlało za bardzo wody. Pozakrywam. Jedną. Drugą tak, aby nie było za dużo światła.
zobaczymy w tej, co jest grane. Tu jest trochę głębiej. Dobrze, idę w te przeręble, co gościu pierzchnią machał, a później tu najwyżej wrócimy. Czyli tu jedna. Zobaczymy, czy jakiegoś okonka wyrwę w tych miejscach. Dobrze, jedziemy. Powiem, że nic w tych przeręblach kutych pierzchnią. Nic nie ma, nic. Więc pójdę tam, gdzie była łowna ta dziura, gdzie były te okonie, i zmienię murmychę, wędkę. Założymy tam pomarańczową główkę, zobaczymy. Ale zanim tam pójdę, to jeszcze przy pomoście trochę obskoczę. Taki nieduży, ale łyknął. Mamy wypychacz, więc... A mówię, przejadę, zobaczę, czy jest nóż. No. Samochodem zmieniał mi amortyzatory, nie? No, no. A mówię, jak ma tu brawo, czy nie, czy wyżej? Nie. Do palca. Dostawię. 9 cm jest. Tu 9. I tu do palca dostawiam, trzymam palcem, 9 cm grubość lodu. A więc, drodzy Państwo, idę na drugą stronę, komu się muszę ostrożnie zwracać uwagę, gdzie stąpam. Pomalutku, bo nie mam wypornościowego. Kombinezonu, a lód jest niepewny, a nie chcę naokoło iść, idę po drugi brzeg. Ale jest bajecznie, zobaczcie sami. Bajecznie. Więc nie ma to tamto, nie ma, że boli. I tak to wygląda. Nic dodać, nic ująć. Rafał! Ja idę po tamtych dziurach, po waszych. Przerebel wpadłem. To nie przerebel, drodzy Państwo, tylko zobaczcie. To nie przerebel, bo nikt nie wchodził, tylko to jest
O! Lód się łamie. Tu wpadłem. A więc mały jazgarzyk. No ale to nie o to. Chodzi o kabany, a nie takie szczurki. Więc rzucamy i zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. Ale mówię, drodzy Państwo, strach środkiem chodzić, bo jest fałszywy lód. Fałszywy lód. I lepiej nie ryzykować. Zobaczcie, to żółte, to jest fałszywy. To jest fałszywy lód. Zobaczcie, widzicie? I tutaj lepiej tędy nie chodzić, tam się zaryłem i takim czymś lepiej nie chodzić, drodzy Państwo, blisko brzegu, po białym, twardym lodzie. Więc samemu raczej nie polecam. No i tak to mniej więcej wygląda. A ja obskoczę te dziury, co koledzy nawiercili i może w tych dziurach już się trochę uspokoiło i coś się złowi. Nie. Drugi jazgarz z tego przerębla, więc bardzo mi przykro, no ale zmieniamy dziurę z tego względu, że w jednej dziurze dwa jazgarze małe, więc przejdziemy na tą przejdziemy, tylko założę ochotkę. Dołożę ochotkę i zobaczymy w tym przeręblu, co i jak. Rafała, ładny. Specjalnie z dedykacją dla Pyzy Bajs. Proszę. Zobacz, jaki piękny. Piękny, nie? Zaczyny chyba ponad, no. Nie? Ładny. Zobaczcie, drodzy Państwo. I wraca. I jest pytka. Gratulacje, Rafał. Widzicie, rybki biorą koledze, no ja po tych przeręblach przejdę i zobaczę, co i jak. Miejmy nadzieję, że coś fajnego się złowi. Czyżby znów jazgarz? Zobaczymy. Więc machaj będą, ryby będą. Jedziemy. Chyba jazgarze, bo to niedaleko jest tamtej dziury. No ale zobaczymy. Jak będzie jazgarz, to zmieniam przerębel. Nie mogę wciąć. O, koń to by jazgarz na bank. Zobaczcie. No. Jeszcze o lód zahaczyłem rybę, a to jazgarz był. Albo nieduży okonek, zobaczymy. Chcę coś wyrwać z tego przerębla i zobaczymy, co to tak bije. Jest ochotka, jest. Tak mówiłem, jazgarz.
Dobra, zmieniamy przerębel. Idziemy tu. Idziemy tu, bo nie chcę tych jazgarzy łowić. Interesuje mnie jakieś okonki. Dobra, idę po zabaweczki i przenosimy się. Kolejna dziura, kolejny jazgarz. Więc wiecie co robię, zmieniam przerębel. Nie będę obławiał jazgarzy. Więc zmieniamy przerębel, idziemy wzdłuż brzegu. Jazgarz. Nie, ten brzeg jest kiepski. Naprawdę. Jazgarze. I to nie wymiarowe. Jeszcze raz tu rzucę. Jeśli będzie jazgarzyk, idziemy dalej. Okoń. I chyba będzie okoń. Był okoń. Więc założymy świeżą ochotkę i spróbujemy go złowić. Zobaczcie jak ładnie. A my wędkujemy dziura po dziurze. Próbuję coś jeszcze złowić. Ale jazgarz, jazgarz w każdym przeręblu. Więc dlatego zmieniam. Nie chcę jakiegoś kabana, jakiegoś ładnego garbuska jeszcze spod lodu złowić. Ale czy złowię, zobaczycie to na moim filmie. Więc zostańcie jeszcze ze mną i zobaczymy. Co i jak? Co tu mamy? Okonka, ale nieduże, niewymiarowy nawet. Więc baja i gramy murmychome dalej. Jest, ale nieduży. Ale liczy się, lepsze to niż te jaskarze. Wypuścimy tutaj i wędkujemy dalej. Dobra, jazgarz. Jak jazgarz, to wiecie co się robi? Wiecie, zmienia się przerębel. Nie inaczej. Okonek taki malutki, ale jest. Najważniejsze, że jakieś wskazania są. Dobra, chodź tutaj w nowej dziurze, no i obskoczymy tam do mostu, do mola i będziemy pomału kończyć. Jeszcze mamy dobry czas, czyli 14:33 po nocnej zmianie. No jakoś schodzi ten czas na wędkowaniu spod lodu, nad lodu, ale przynajmniej jest pytkę. W międzyczasie jeszcze jedną dziurę, ale tu. Okej. No ale to jak się uspokoi, zaraz tam będę grał morbeją. Kolejny miłośnik, ale małe, małe. No ale lepsze to niż te jazgarzyki, więc zwracamy mu wolność. Wiercimy nowe dziury, stare, i obławiamy cały brzeg przed sobą. Ok, jedziemy.
No ale muszę ochotkę dołożyć. Niestety dwie wyholowane, jedna spadła. I trzeba dołożyć robactwo. Idziemy za molo i tam już dokończę dzisiejszy, drodzy Państwo, wypad. Więc ostatnie dziury, ostatnie grania murmychą i kończymy pomału ten dzisiejszy wypad z podlodu. Z tej strony, jak to jest z kolegą, dokończymy i zobaczymy co jak. No ale widzicie, pomału będziemy kończyć. Trzeba wykorzystać moment, bo odwilż. O, ładnego garbuska nawet. I taki przyzwoity, drodzy Państwo. Za siebie rafałku głowy pójdź. Zobaczcie, jaki ładny. Jako fajne zęby ma. No, ładnie bardzo. No weź palcą do buzi wsadź. I... Szczywna morda, jak pier. Tak, weź. Zobaczysz, zobacz jaki piękny garbusek. Wypuszczę go, dobra? Patrz jaki piękny. Rafała. Baja. I wędkujemy dalej. I na płytkiej wodzie, nie? Na płytkiej wodzie. A ja dzisiaj tyle czasu straciłem na głębokiej wodzie, na pomoście. Tam 2,50 ponad. A wszystko z płytkiej wody. Dosłownie. Jestem tutaj, to sprawdzimy tutaj. Może tu, o. Uuu. Rafał, tu jest lód pielinka. No. Zobaczcie, drodzy Państwo. Nawet, drodzy Państwo, nawet blisko tej dziury nie wchodzę, na nie wybieram, bo pielinka jest. Ustalimy tylko grunt. Tu jest fałszywy lód. Można się nieźle wykąpać. Co? No. Zobaczę, może stąd jakiegoś okonia wygarnę. Zobaczymy. Ale tu faktycznie, drodzy Państwo, cienki lód. I to fałszywy jest. Po prostu śnieg zamarznięty, a nie lód. My spróbujemy stąd wygarnąć jakiegoś okonka. Jak nie, to z drugiej dziury. I już nie wiercę tutaj, bo może się to wszystko pode mną zawalić. I by był problem. Połowa lodu, nie? A tutaj, ej, tu jeszcze mniej. Tu rękę wsadzasz i jestem fałszywy, to śnieg zamarznięty, a nie lód. Raz przekręciłem i dziura. Dobrze, więc gramy i zobaczymy. Ale jest pięknie, pięknie. Spróbujemy teraz w tym przeręblu. Ja tam blisko się nie zbliżam, bo naprawdę można fajnie sobie wpaść do wody. Widzicie nierówny lód na całym zbiorniku. I nic. Głębsza woda, molo i nic. Na płytkiej wodzie stoją.
Nie idę na płytszą wodę. Drodzy Państwo, tu jest głębsza woda i tu nic z tego nie będzie. Tu jest głębsza woda. No mówię Ci, idę na płytszą. Płytka woda, wszystko. Nieduża, ale cieszą. Wypuszczę w tym przeręblu. Ale wszystko z płytkiej wody. Metr 10, 20 góra. No i tak dzisiaj pykają rybki na kielcoku spod lodu. Patelniaczek, jak to się mówi, ale niewymiarowy. Ale ładny. Ładny okonek. Ja mam jazgarza, drodzy Państwo, a Rafał ma okońka. Zobaczcie, widzicie. Do kompletu. I tak. Płyn. I mój jazgarz. Dobrze, machamy dalej i zaraz będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad, drodzy Państwo. I trzeba wykorzystać ten pierwszy lód, jak to się mówi. Bo lada dzień go nie będzie. Kolejny. No kolejny, tak będzie, u mnie to samo. Tak to bywa. Ano, same jazgarze. Więc pomału będziemy kończyć ten nierówny pojedynek. Ostatnia rybka. I zawijam się do domu. I jak człowiek, pójdę w końcu spać. Ale to jeszcze, tak mówię, ostatnia rybka. I widzicie, same jazgarze. Jazgarz za jazgarzem. Ryba za rybą, ale mała. Więc drodzy Państwo, leciało tak, pokazałem to na filmie, nic dodać, nic ująć. Czas zakończyć ten dzisiejszy nierówny pojedynek. Brały ryby tak, jak to pokazałem na filmie. I zobaczyć i zująć, więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Jadę do domu. Cześć.